2 lata temu wrócił do Polski dzień wolny w Święto Trzech Króli. To była dosyć trudna walka, polegała na przywróceniu tego, co nam kiedyś zabrał ustrój komunistyczny. Przywrócono dzień wolny, ale teraz jest kwestia, jak ten dzień powinien być wykorzystany. Kiedyś Święto Trzech Króli obrastało bardzo bogatą tradycją. Także w naszym regionie łódzkim, ale właściwie w całej Polsce od granic do granic. Wszędzie odbywały się tego dnia różnego rodzaju przemarsze kolędników, różnego rodzaju festyny, różnego rodzaju zabawy ludowe, narodowe. Uczestniczyły w tym wszystkie możliwe warstwy i klasy społeczne. To powoli zanikło w czasie, kiedy ten dzień stał się dniem roboczym w czasach komunistycznych, od chwili, kiedy Gomułka, Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz KC PZPR, w roku 1960 postanowił to święto wykreślić. Zanikały wobec powyższego wszystkie te zwyczaje ludowe, nawet ilość kolęd śpiewanych tego dnia została znacznie ograniczona, bo śpiewano je tylko na jednej mszy w tym dniu, na tej, na którą ludzie przyszli. Owszem, kościoły były pełne. Owszem, kupowano tego dnia tradycyjnie kadzidło i kredę. Owszem, oznaczano drzwi tymi 3 literami K+M+B. Właściwie to nie były plusy, to były krzyżyki. Chodziło o podkreślenie religijnego charakteru tego święta, litery. Dzisiaj jest spór na ten temat, co one tak właściwie oznaczały, ale w tradycji polskiej zawsze twierdzono, że oznaczają one imiona legendarnych mędrców, którzy przybyli do Betlejem, żeby złożyć hołd Chrystusowi. Legenda ma częściowe oparcie w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym, gdzie mowa jest o mędrcach, którzy przybyli ze wschodu, żeby odwiedzić Jezusa Chrystusa w Betlejem. Nie wspomina się ich imion. To jest późniejsza tradycja, to jest opowieść, która była rozbudowywana w następnych wiekach i która stała się bardzo bogata, tak dalece, że Trzej Królowie stali się elementem takiego folkloru polskiego, narodowego. I wtedy, kiedy wobec powyższego wróciło to święto jako dzień wolny od pracy, trzeba było także podjąć działania, żeby przywrócić choćby część tych dawnych i po trosze już zapomnianych tradycji, żeby to nie stał się kolejny dzień grillowania, czy też dzień, w którym miło jest robić zakupy w hipermarketach. W Warszawie, a potem także w Łodzi, zostały uruchomione specjalne festyny, one z inicjatywy społecznej zaczęły się. W Warszawie to się nazywa Orszak Trzech Króli, w Łodzi to się nazywa Powrót Trzech Króli. Mam nadzieję, że w kolejnych latach te imprezy będą jeszcze lepiej skoordynowane niż do tej pory. Są to wydarzenia barwne, w których uczestniczą ludzie wszystkich pokoleń. Dzieci mają dużo uciechy, bo są i przebierańcy, idą tam przedstawiciele 5 kontynentów, idą tam królowie, idą rycerze, damy, idą pastuszkowie. Będziemy mieli pełny przegląd tego wszystkiego, co tradycja zanotowała w związku z tym świętem. W Łodzi jako mędrcy ze wschodu wystąpią rektorzy największych państwowych uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mam nadzieję, że ten przemarsz przez ulice miasta będzie równie barwny i równie radosny jak rok temu. Nawet zła pogoda w ubiegłym roku nam w tym nie przeszkodziła. Było wesoło, było kolorowo, było ładnie. Kończyło się to pokazem czy też demonstracją kolęd na scenie na tyłach Archikatedry Łódzkiej. Występował zespół pana Cwynara, Integracje, i występował także zespół Trubadurów, który dla ludzi mojego i troszkę młodszego pokolenia, a dla łodzian to już chyba wszystkich pokoleń, jest zespołem bardzo dobrze znanym, a dla nas bardzo zasłużonym, bo we wszystkich tych staraniach o powrót święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy uczestniczył razem z nami we wszystkich działaniach pod Sejmem i na ulicach Warszawy. Bardzo zależy nam na tym, żeby to święto w Łodzi wypadło wyjątkowo dobrze, bo tu w Łodzi narodziła się inicjatywa podjęcia starań niejako walki politycznej o powrót dnia wolnego w to święto. Myślę, że w zeszłym roku przy bardzo złej pogodzie udało się. Myślę, że w tym roku i pogoda, i uczestnicy jeszcze lepiej dopiszą niż poprzednio.